ostatnie kilka dni minęło mi pod znakiem organizacji i ogólnie strajków. I pomimo tego, że rzepak mam pod nosem, no to przez kilka dni nie wchodziłem w łan. I powiem wam, że kurde, już teraz to nas terminy gonią. Naprawdę. Zobaczcie, rzepak wygląda w ten sposób. W ogóle wygląda bardzo ładnie. Natomiast tak jak wam kiedyś pokazywałem, takie miejsca podmokłe, widzicie? I mam też tam dalej takie o górki, dołki. Tam jest rzepak, on jest żywy. Natomiast na tej wilgoci ma zdecydowanie za dużo i te rośliny się męczą. Rzepak również, tak jak kukurydza, bardzo lubi powietrze w korzeniach. A jak jest woda, to wiadomo, że powietrze w tych miejscach jest wyparte. Zobaczcie, co nam się tutaj teraz dzieje. Zobaczcie, jak on sadzi do góry. Spójrzcie, jak wysoko już mamy wyciągnięty pęd główny. Więc tak naprawdę tutaj na już trzeba robić regulację. Ale najpierw przed regulacją na już trzeba robić poprawkę na samosiewy, których może nie ma jakoś bardzo dużo, bo tak nam się teraz wydaje. Natomiast jeżeli ich nie zwalczymy, to bądźcie pewni, że po pierwsze będą one widoczne nawet w tym wysokim rzepaku, a po drugie, no znowuż nam się gdzieś tam wysieją, bo nie zakładam tego, że polecą z nasionami rzepaku do kombajnu, bo to byłby absurd. Ale no, rzepaki wyglądają w chwili obecnej fajnie. Potrzebujemy paru dni, żeby móc wjechać z zabiegiem regulacyjnym. Najpierw z ochroną fungicydową, najlepiej jakby to się dało połączyć jedno z drugim. Taka opcja dla leniwych. Nie polecam. Aczkolwiek wiem, że takie kombinacje są przez niektórych wykonywane. No, rzepak wygląda fajnie, kurde. Wygląda fajnie. Tu mam ścieżkę, spójrzcie, po przejeździe bliźniakami. Czy tak widać, żeby ta ścieżka jakoś była umęczona, zmordowana? No widać, że tutaj ten rządek jest trochę mniejszy. Ale ogólnie nie ma się do czego przyczepić. Rzepak już puszcza, pokazuje pąki kwiatowe. Fajnie dużo bocznych pąków, bocznych rozgałęzień. No, wygląda to naprawdę dobrze. Nie rewelacyjnie, ale do czego się przyczepić, to absolutnie nie ma. Kto by pomyślał, że dożyjemy czasów, kiedy owies kosztuje więcej jak pszenica. To jest wręcz coś niesłychanego. Żeby za owies dostać cenę już niemal pewnie dwukrotnie większą, no bo to jednak jest owies paszowy, więc no pszenica paszowa co prawda ma, no nie jest to tak, że to jest dwa razy owies jest droższy, ale dużo nie brakuje, bo jak owies jest po 1000 zł, a pszenica jest tam po 600 ileś, no to czasami sobie odpowiedzcie na pytanie, to jest coś niesłychanego. Pościeliłem świnką, bo ostatnio trochę zaniedbałem tematy takie typowo gospodarcze i w filmach typowo gospodarczych trochę mam obsuwy. Jeszcze nie trafił żaden film odnośnie tej jedynki, a już dawno tak naprawdę powinien być. To samo się tyczy rzepaku, także sorry, ale no trochę te protesty, strajki mnie wciągnęły. Jak widzicie, mam tu już pościelone świnią. Zaraz też ma Wojtek przyjechać z warchlakami. Warchlaki wyładujemy, ogarniemy. Także na bieżąco coś tam się dzieje. Słuchajcie, po świętach jakaś sprzedaż tych moich kabanków będzie też ogarnięta. I przesypywałem zboże z silosu do silosu, bo mam jeszcze gdzieś tam 2-3 auta jeszcze. Nie, czekajcie. 3-4 auta jeszcze powinny być pszenicy. Coś tam pszenicy podpisałem po 755, tą 11 czy tam 11,5. Także no będę to też wszystko teraz sprzedawał. Wcześniej podpisałem rzepak, to co wiedzieliście. W międzyczasie rzepak prawie skoczył do 1900 zł na nowe zbiory. No ale mam 50 ton podpisane, więc na razie więcej nie. I to na razie tyle z takich aktualności. Zamykam tu, bo pada, niepotrzebnie, żeby im tutaj padało. I biorę się dalej za robotę. Baśka, Gustaw, chodź! Nexa! Nela!
skarnie do siana. Oj. Co, Gustaw? No chodź tutaj. No chodź. Chleba byś chciał, nie? Ty, pączku jeden, ty. Ty jesteś pączek. Pokaż, pokaż, jakie masz kły. Ty, zazdrośniczko, już też jesteś, nie? Ej, już też jesteś. Nie mam chleba. Żarłoki jedne. I tu są dowiezione właśnie dzisiaj przez Wojtka warchlaczki. Bardzo ładne. Takie małe, małe, małe nakrapiane pudzianki. Pewnie pudzian by nie był zadowolony, słysząc, jakie określenia używam. No ale tak wyglądają. Maszyna zaczepiona. Uff, idziemy zobaczyć. Aż się spociłem normalnie. Trzeba stopkę złożyć. Będziemy próbować coś tam rzeźbić trochę. To są tak zrobione, że jak podłączymy światła, przewód, to od razu się palą te pozycje. Stopkę złożyć i gotowe. Ale wam powiem tak, można John Deere'a lubić, nie lubić, mieć do niego jakieś tam wyrzuty, zarzuty, że dużo pali, ale kurde, te siódemki to są przepiękne. Po prostu są przepiękne. Jak tylko się ten wiatr uspokoi, to zaczepiam opryskiwacz i jadę w rzepak. Jednoliścienne oraz regulacja za jednym strzałem, bo tu już nie ma na co czekać absolutnie. Ciągnik po ostatnich wojażach. Przepiękny. Na razie nie ma sensu go myć, bo będzie wyglądał tak samo. Niestety w kolinach stoi woda. Podoba mi się ta robota, naprawdę. Tak to ją. 15, 14, 15 na godzinę. W drugą stronę troszeczkę wolniej, bo jest górka. Zaraz wyjdę, zobaczę w ogóle, jak to wygląda na polu. On robotę robi fajną. Dobra, zobaczymy. Na polu konkretnie. Znowu wiatrzysko. Właśnie wiatrzysko. Jakoś tam za głęboko, no całe te palce te wchodzą, jakieś 5 cm plus minus. Ten rzepak wyrwany, a ten jeszcze siedzi, ten jeszcze będzie rósł. Trzeba by jeszcze pewnie z raz przejechać. O, ten też siedzi, ten też będzie rósł. Wyrwany. Ten siedzi. No musimy czymś to ruszyć. O, kończownica gruba. O, pierdzielona. Jak anakonda. Kabanus. Pomysł jest taki, żeby to ruszyć. No bo musimy czymś to ruszyć, żeby później dało się wjechać i uprawić. Tu ma być groch i teraz zobaczymy, co dalej? Czy to tylko tak ruszymy i zostawimy, czy dwa razy, czy kultusem przejedziemy? Te rzepaki nam odbiją, to będzie rosło gówno. To będzie rosło. Tak samo te mleciki, ten jest akurat ładnie wyrwany, odcięty. Także no sam nie wiem. No ale wygląda to... No tu jest niby sucho, ale tylko ci jest opór.
na czymś musimy to ruszyć, żeby schło. No bo jak jedziemy kultusem, to będzie mokro, powywala szpyr i znowu niczym tego nie uprawimy. Lepiej byłoby to właśnie na zimę uprawić głęboszem, tak jak zawsze było, no ale mieliśmy tutaj międzyplony, więc to musiało zostać. A później lało i też nie było warunków, żeby cokolwiek tu zrobić. A mówili, że tego wału się nie da zapchać. Kurde. Tak złapało tej kluchy, tej gliny. Zaklejony na amen. Ja pierdziele, nie chcę się obracać. Tu trzeba wyskrobać to. Się już raz obróci, to już pójdzie, ale najpierw musi się obrócić chociaż. Testy zakończone. Składamy maszynę. Trochę ją jeszcze wyczyszczę przed drogą. Za chwilę jedziemy. Ona się sama wyczyści, wyczyści. Na szczęście. Dobra. I jedziemy na razie do domu, później może tata przyjedzie mnie zamieni. Ja mam w domu trochę jeszcze roboty, ale myślę, że coś z tego będzie. Coś z tego będzie. Wiatr trochę ucichł. Szymek mi tutaj przynosi greena. Ja sobie przynoszę resztę specyfików i zaraz tankujemy, mieszamy i jedziemy. No i zabrakło mi wody w zbiorniku, więc ratuję się z chlewni. I przy okazji dopompowuję powietrze w kole. Tu jest zrobiona butla z wyjściem, także luks. Brakuje tam jeszcze chyba ze 400 litrów i lecimy w rzepak, bo tu naprawdę już kurde on rośnie jak wściekły, nie ma co czekać. No i lecimy sobie w rzepaku. Jak widzicie, ciągnik w dalszym ciągu upaćkany, nieumyty. I mamy tutaj elegancko, wiaterek się uspokoił, bardzo fajnie idzie. 200 litrów na hektar. Architekt do tego co? Green borowy, rzepakowy po kilogramie. Architektu litr, trochę do tego tebukomazolu. Architekt to nowy ogólnie preparat z BASF-u. Nowy, stary nowy Carix, bo z Carixu tak naprawdę zostało nam tylko... Co nam z Carixu zostało? Chlorek mepikwatu został z Carixu. Nie ma metkonazolu. Jest za to prohexadion wapnia plus strobiluryna. Boże, jak się nazywa? Napiszę w komentarzu. A czemu ja wyłączyłem opryski? Napiszę w komentarzu, bo nie pamiętam, co to było. Pilakrostrobina? Coś takiego. Ale w komentarzu napiszę, czy gdzieś tam w opisie filmu. Także w sumie z Carixem to ma niewiele wspólnego. Dodatkowo jeszcze się jest w pakiecie Adjuvant Turbo, tak się nazywa, w formie proszku. Tam jest dawkowanie od 1 do 2 litrów. No ja dałem litr. I no z racji tego, że jako regulator jest bardzo mocny, moim zdaniem, i dołożyłem trochę tebukonazolu, żeby fungicydowo też go wspomóc. Też wiadomo, że tebukonazol działa też regulacyjnie, natomiast on działa regulacyjnie powyżej 100 gramów, a ja dałem poniżej. A ja dałem 100 gramów, o, dokładnie. Do tego agrosortfolium, literek i insektycyd, jakaś tam deltametryna, czy co ja tam miałem. To też chyba napiszę w opisie filmu, bo też dokładnie nie pamiętam, co tam było. Tu mi niestety rzupak wymógł, ale jakieś tam jednoliścienne chwasty są, więc przelecę. Też, bo jeszcze dodatkowo... Dodatkowo... dorzuciłem labradora na jednoliścienne. To jest oczywiście niezalecane. Ja nikomu też absolutnie nie zalecam, nie polecam. Ale sam zrobiłem, no bo zobaczcie. Powiedzcie mi, kiedy tu jeszcze dzielić zabiegi? Na jeden, drugi, kiedy? Jak rzepak nam za chwilę zakryje międzyrzędzie całkowicie. Także na moje ryzyko lecę. W sumie nie ma nigdzie napisane, że nie można tego mieszać, więc... Jak nie jest napisane, że nie można, to z założenia można.
To jest w sumie jeden z mniejszych rzepaków moich, albo chyba nawet najmniejszy. Częściowo jest tu populacja, częściowo hybryda, populacja onka, hybryda Paradise chyba. Paradise albo Paradise, albo nie pamiętam co. Paradise albo coś na G. Coś takiego tam było. I ewidentnie to no jest najmniejszy, po prostu jest, ten rzepak jest najmniejszy. Tam za drogą, zobaczycie to może przy kolejnych gdzieś tam materiałach. To ogólnie rzepaki są większe. Ale mimo wszystko takie całkiem równe, fajne. No tak jak mówię, no gdzie wymokło, to wymokło. Natomiast, o zobaczcie. No fajnie wygląda ten rzepak, no. Jakby tam nie ma może jakichś tam rewelacji, ale też absolutnie nie ma się do czego przyczepić, o czym ostatnio mówiłem.